Kaśka, zgadzam się, słyszysz? Kaśka, oddaj. Nie zgadzam się. Kaśka, kto mówi? Kaśka Malewicz, durniu. Kaśka, a rozmawiasz z moją matką. W moim własnym domu. Słyszysz, co do ciebie mówię? I co z tego, że nie wiedziałeś, że to moja matka? Nie zgadzam się, żebyś sprzedał jej te udziały. Słyszysz? Liczę do trzech. Słuchaj, radzę ci, nie rób mi na złość, bo pożałujesz. Na razie. Trzy. Wiesz co ty wyprawiasz, dziewczyno? A co ty wyprawiasz? Mówiłam ci, że się nie zgadzam. A co ty masz się zgadzać albo nie? Ja jestem dorosła, a twój wspólnik też jest dorosły, więc ja mam prawo kupić te udziały. Mamo, czy ty nie rozumiesz, że ty i ja pracujące razem to jest jakaś jedna wielka katastrofa? A, boisz się, że będę lepsza od ciebie, tak? Mamo, czy ty się słyszysz? Przed chwilą powiedziałaś, że jesteśmy dorośli. O, dobrze, że jesteś. Chodź, chodź, powiedz mojej tej zacietrzewionej córce, że ja mam prawo do samodzielnych decyzji. Anetka, już ci mówiłem, ja nie chcę się w to mieszać. No ale pójdziesz ze mną do tego Grzegorza, żeby negocjować tą Mariusz, cenę, co? Mariusz, mi się nie chce wierzyć, że ty nie rozumiesz, że to jest fatalny pomysł. Mariusz, no proszę, powiedz. Ale mamo, no zrozum to, że się nie... Dziewczyny, błagam was, ja nie chcę być mediatorem i tyle. Świetnie. Mamo, posłuchaj mnie, ja tego nie robię przeciw tobie. Ja to robię dla twojego i mojego dobra. O, jaka ty szlachetna jesteś. Po Aleksie pewnie to masz, co? Dobrze, a propos Aleksa, ty jesteś pewna, że on tak z dnia na dzień pożyczy ci 200 albo nawet 150 tysięcy? Ha, jestem pewna, bo jestem po rozmowie z nim, wiesz? Nie dam z tobą rady. Dobrze. Halo, Aleks? No, cześć, cześć. Słuchaj, przeliczyłeś to sobie? Tak? Nie, no nie musi być 200. Ale chociaż 100, proszę cię, no. Pomóż mi, Aleks.